to jest kwestia funkcjonowania bialskich spółek na przykładzie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, ale chcielibyśmy to poruszyć w kontekście zatrudniania w tych spółkach zaciężnych fachowców, specjalistów, których sprowadzamy z ościennych miast, nie wierząc w jakby to powiedzieć, w umiejętności, w kompetencje ludzi mieszkających w Białej Podlaskiej. Byłem świadkiem na ostatniej rozprawie zeznań dyrektora ekonomicznego PES-u, które, muszę Państwu powiedzieć, mnie zszokowały. I na bazie tych zeznań, na bazie tych zeznań zadałem sobie pytanie i chciałbym to pytanie teraz publicznie powiedzieć, że jeśli tacy fachowcy zaciężni są w naszych spółkach miejskich, które są własnością nas, wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej, to ja naprawdę boję się o stan tych spółek. Jeśli dyrektor ekonomiczny ma czas i jego głównym zajęciem jest rozmowa z prezesem spółki na temat tego, co robią pracownicy tej spółki po godzinach pracy, a nie ma bladego pojęcia, podkreślam, dyrektor ekonomiczny, ilu pracowników spółki odchodzi na emeryturę w danym roku, dodatkowo pełniący funkcję prokurenta w tej spółce, to ja pytam, to za co my mu płacimy? No bo jeśli on jest kadrowym, czyli sprawdza to, powiedzmy, prawidłowy profil ideologiczny każdego pracownika i zajmuje to mu tak dużo czasu i zna na przykład zakres czynności i obowiązków pracownika mu niepodległa, który mu nie podlega i wie, co dany pracownik ma robić, a nie wie, co powinni robić jego pracownicy, de facto nie wie, co on sam powinien robić i jakie są jego obowiązki względem firmy, względem mieszkańców, to ja pytam, czy tak ma być, czy tak miało być? Czy naprawdę w Białej Podlaskiej nie ma odpowiedniej klasy fachowców, którzy by mogli obejmować te stanowiska? Czy potrzeba nam na przykład dyrektora ekonomicznego PEC-u, który przyjechał do nas z Poznania? I dziwnym zbiegiem okoliczności, nie wiem, zadaję pytanie, czy to jest zbieg okoliczności, prowadzona jest, ma być prowadzona przez spółkę PEC nowa, wielka inwestycja, o której Państwo pisaliście, którą chwaliły się władze miasta, że ona będzie, czy inżynierem tego projektu, to jest zbieg okoliczności, że będzie firma z Poznania? Czy znowu nie mamy tu firm, które mogłyby taki projekt poprowadzić? Wiem, że były projekty dużo, dużo większe w Białej Podlaskiej prowadzone i one były nadzorowane przez firmy bialskie bądź z bliskich okolic. Natomiast nas dziwi jeszcze jedno, bo dotarliśmy do protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, która została przeprowadzona w PES-u i w tym protokole nie zostały przekazane jakiekolwiek informacje na temat tej dużej inwestycji. W planie inwestycyjnym na rok 2018 nie ma inwestycji rozbudowy, budowy, elektrociepłowni, rozbudowy. Tego nie ma, więc pytamy, to będzie ta inwestycja, czy jej nie będzie? Czy to jest kolejna inwestycja efemeryda, która pojawia się tylko w prasie, po to, żeby pokazać w mediach, po to, żeby pokazać, jak to fajnie w Białej Podlaskiej będzie kiedyś, podkreślam to słowo kiedyś, kiedy wybudujemy, ale nie wiemy nadal kiedy i kiedy te inwestycje ruszą. Dzisiaj mamy praktycznie koniec maja i naprawdę jak patrzymy na to, co się dzieje w tym w zakresie inwestycji w naszym mieście, to jesteśmy naprawdę zbulwersowani, no bo oprócz przebudowy parkingu przy ulicy Pocztowej i takich bardzo fajnych tytułów, hura, mamy asfalt na Pocztowej, które się ukazały na stronie internetowej miasta, no to ja zadam pytanie, a to Pocztowa nie miała asfaltu? Bo według mnie i Piłsudskiego były wyłożone asfaltem, więc taki tytuł, że hura, że oto mamy znowu asfalt. Zgadza się. Ma pan redaktor rację, rzeczywiście w XVIII wieku nie miała, ale jeszcze rok temu miała. No nawet kilka miesięcy, nawet dwa miesiące. Nas to trochę dziwi.
Ale na bazie tych informacji, bo one nie tylko docierają do nas akurat ze spółki PES, bo chcielibyśmy jeszcze tutaj przy okazji takie pytanie zadać. Dotyczy to spółki NZK. Bo wiemy, że spółka NZK zakupiła minivan marki Volkswagen i chcielibyśmy zadać pytanie, czemu ma służyć ten zakup? Kogo ma ten minivan wozić w mieście Biała Podlaska? Bo jakoś nie widzieliśmy tego samochodu na ulicach w ramach publicznej komunikacji miejskiej, więc po co jest ten samochód? Do czego on ma służyć? Ja rozumiem, że możemy usłyszeć taką odpowiedź, że on ma służyć zarabianiu, dywersyfikacji dochodów, tak? I zarabianiu pieniędzy przez NZK, ale myślę, że jednym takim busikiem to tak za dużo tych pieniędzy NZK nie zarobi. Dodatkowo my mamy informację, że ten samochód częściej stoi w garażu niż jest użytkowany, więc po co kupuje się samochód, który stoi w garażu i on nikomu nie służy? Więc ponawiamy pytanie, po co ten zakup i komu ma służyć? Przy okazji NZK, wie pan, nie mamy GPS-u, nie mamy GPS-ów, nie mamy danych z GPS-u. Mamy nadzieję, że ten GPS jest zamontowany w tym samochodzie, może do takich danych kiedyś dotrzemy. Mam nadzieję, że to się nastąpi w grudniu tego roku, kiedy nastąpi zmiana władz w mieście Biała Podlaska i wtedy, w grudniu już będzie pewne. Pierwsza tura, nie? A no, chyba że tak, zakładamy optymistyczny wariant, że w pierwszej turze będzie nastąpi zmiana władz, ale to zobaczymy, to zależy oczywiście od mieszkańców Białej Podlaski. Ale przy okazji chcielibyśmy też w końcu tak ze stuprocentową pewnością dowiedzieć się, kto dokonał właściwie zakupu dwóch nowych autobusów marki Scania. Bo co chwilę ukazują się sprzeczne wypowiedzi to rzecznika miasta, że to miasto kupiło, za chwilę prezes spółki mówi, że to spółka kupiła. Więc chcielibyśmy wiedzieć konkretnie, z jakich pieniędzy i kto te dwa autobusy zakupił i kiedy nastąpią kolejne zakupy, bo zapowiedzi już są, że będą kolejne zakupy, ale też nie wiadomo tak do końca kiedy, czy to będzie rok 2018, 2019. A może 2021, no, w przypadku tych władz to wszystko jest możliwe. Na tą chwilę, czy będą w ogóle? Ale czy pan sugeruje, pan prezes, że będą w 2021 te władze? Nie. Ja sugeruję tylko, kiedy te zakupy nastąpią. No bo jeśli nie do końca 2018 roku, to mam nadzieję, że nowe władze bardzo szybko będą te zakupy realizowały i będą realizowały wiele projektów, które są niezwykle potrzebne miastu i niezwykle potrzebne mieszkańcom Białej Podlaski. No, dzisiaj realizację tych projektów nie widzimy i niestety nasze miasto, też mogę się odnieść w jakimś krótkim zdaniu do wczorajszego pola dyskusji, gdzie mieszkańcy miasta uczestniczący w tym spotkaniu postawili diagnozę taką, że przez ostatnie 4 lata w naszym mieście oprócz typowo PR-owych zagrywek w postaci igrzysk, zabaw, które de facto pokazywały, że niby coś się dzieje, to nasze miasto przeżywa zastój inwestycyjny i marazm rozwoju.